Kobiecie zaś nauczać nie pozwalam. Nowe cienie przyszłości. Nowe cienie przyszłości, a w nich dzisiaj na temat tego konkretnego wersetu, zapisanego właśnie w pierwszym liście do Tymoteusza, drugim rozdziale. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się głębiej tym fragmentom zapisanym w Piśmie Świętym, żeby zobaczyć pewne... ponieważ odnośnie tego fragmentu jest wiele kontrowersji. Wiele ludzi uważa dokładnie, literalnie, tak jak jest napisane, inni trochę mniej literalnie, jeszcze inni w ogóle omijają tę sprawę. Chciałbym się temu przyjrzeć. I teraz tak. Nie będę mówił na temat ordynacji kobiet, kobiety pastorami, kobiety księżmi i różne na temat różnych tego typu tematów. Nie. Skupię się tylko na tym wersecie i tylko na temacie kobiet jako nauczycielek. Co Biblia mówi na ten temat? Bo przed chwilą zacytowałem wam werset, który przecież wyraźnie mówi, że kobiecie nie wolno nauczać. Jak należy do tego podejść? Ja wiem, że ty, skoro już słuchasz Cieni Przyszłości, jesteś zainteresowany, co Biblia w ogóle mówi, jakie zasady przenosi. I niekiedy, widząc takie tytuły burzliwe, jesteś aż oburzony. Jak można takie coś w ogóle powiedzieć? Jak Bóg może takie rzeczy wymagać? Zobaczmy. Dobra, tutaj jest, jak widzisz na ekranie, to są wersety, które dzisiaj przestudiujemy. Jest ich dużo więcej odnośnie tego tematu, ale to są te, które wybrałem. Wydaje mi się, że one dobrze pokazują mniej więcej o co w tym chodzi. Ale zacznijmy od najważniejszego, to znaczy od tego wersetu, który przed chwilą zacytowałem, chociaż on nie był w pełni zacytowany specjalnie, ponieważ ludzie z reguły wyciągają go z kontekstu, a ja bym chciał teraz przyjrzeć się również, jaki jest kontekst i zrozumieć całościowo. Zaczynamy. 1 Tymoteusza 2,8 do 15. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Kobiety podobnie powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. Dobra, teraz ten werset, który nas interesuje najbardziej, to jest werset 12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Sprawdziłem również inne tłumaczenia, żeby jakby się upewnić, czy tutaj nie ma jakiegoś przekłamania, czy coś. Nie, ten werset mówi dokładnie w ten sposób. Tu nie ma się czego doczepić, jeśli chodzi o tłumaczenie. Tłumaczenie to, jak większość innych, jest jak najbardziej dobre i poprawne w tym fragmencie. O co więc chodzi? Chciałbym wam zwrócić uwagę, że tutaj nie ma mowy o nauczaniu jako takim, powiedzmy, w kościele. To nie jest kontekst, który mówi o uczeniu w kościele. To nie jest kontekst mówiący o uczeniu dzieci, tylko jest pewien konkretny kontekst. I nie chcę tu mówić, że w takim razie tu wolno, tam nie wolno. Nie, ale zwróćmy uwagę, jaki jest kontekst. No dobra, więc zaczynamy od początku. Najpierw są to takie ogólne rady, czyli mowa jest o mężczyznach, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Czyli okej, jacy mają być mężczyźni? W jaki sposób oni powinni się zachowywać? Podobnie kobiety, że mają się tak, ubierać przyzwoicie, mają być skromne, powściągliwe, czyli znowu, ogólnie jakie powinny być kobiety, nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani złoto, czy perły. Czyli zwróćcie uwagę, tu nie ma w ogóle mowy o zachowaniu się w kościele, ale ogólnie zachowaniu się. Ogólnie jakie powinny być. Paweł rysuje nam tutaj obrazek kobiety, która wyznaje Chrystusa, która przyjęła Chrystusa jako swojego Zbawiciela, która patrzy na właśnie sługę,
a zarazem króla. I jest tak nim oczarowana, że chce mu się podobać, chce go naśladować. I co? Nie stroi się, zachowuje się skromnie. Właśnie, żadne perły, kosztowne szaty. To nie jest to, co jakby sprawia jej radość, co jakby chciała pokazywać Chrystusa. Lecz inaczej. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwe, pobożne, zdobi się dobrymi uczynkami. Nie? Czyli i teraz tak. I znowu, uczy się w cichości i w pełnej uległości. I dalej jest ten werset. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I teraz zwróćcie uwagę. W tym momencie Paweł przechodzi do związków damsko-męskich. W jaki sposób kobieta powinna się odnosić do swojego męża? Czy ma się nad nim wynosić? Czy ma się wynosić nad męża? Czy powinna zachowywać się spokojnie? Okej, mężczyźni nie zawsze są super w porządku i często może są wybuchowi, może. No, nie są. Nie są idealni. Często kobiety są zirytowane ich zachowaniem, ale nie wolno kobietom się wynosić nad męża. I tutaj nie o to chodzi, że jedno ma być rządzić drugim żelazną laską i robić cokolwiek mu się podoba. Nie, na to Biblia nie zezwala mężczyznom. Absolutnie. Ale tu jest mowa o pewnym takim wzorcu zachowania kobiet, które polega na właśnie wynoszeniu się nad męża. Kiedy kobieta co chwilę jakby nim pogania, pomiata, rządzi, mówi co on ma robić non stop, nie dając mu w ogóle jakiejś wolnej woli i wynosi się, że ona jest najważniejsza, na nią ma się wszystko skupiać, a mąż ma tylko być jej marionetką. Nie wolno się kobiecie wynosić nad męża. Jest to dość sensowne, z uwagi na pewien schemat, jaki Biblia podaje, ale o tym później jeszcze powiem. I teraz zwróćcie uwagę. Ten werset odnosi się, odtąd się zaczyna mowa o stosunkach damsko-męskich, o tym, jak ma się odnosić do męża, nie do ogólnie mężczyzn, nie do innych ludzi, ale konkretnie do męża. Kobiecie nie wolno nauczać swego męża. Jeżeli kobieta chce coś osiągnąć, jeżeli żona chce coś osiągnąć od swojego męża, to dziewczyny, mówię wam, ostatnią rzeczą, jaką byście chciały zrobić, to udowadniać mu, że on coś źle robi, że się nie zna, że wy znacie się lepiej i nauczając go. Bądźcie sprytne. Macie do tego narzędzia. Chcecie coś osiągnąć? Pamiętaj, mężczyzna zrobi wszystko dla ciebie. Naprawdę. My jesteśmy tak skonstruowani, że swoim kobietom chcemy dawać jak najlepsze rzeczy. Ale w momencie, mówię z własnego doświadczenia, w momencie, gdy kobieta się jakby właśnie wynosi nad męża, próbuje nauczać, pokazywać swoją wyższość nad mężczyzną, w tym momencie nie osiągniecie nic. Autentycznie. Jeśli chcecie coś osiągnąć, to zachowujcie się właśnie spokojnie. Przyjmijcie tą postawę cichości, pokorności, a on zrobi dokładnie to, o co prosicie i jeszcze więcej. Tacy już jesteśmy i tyle. Tak jesteśmy skonstruowani. I tak to działa. Wynoszenie się nad męża i nauczanie go nic nie działa. Dobra, mam nadzieję, że już widzicie, że tutaj jest o tym mowa, że kobiecie nie pozwalam zaś nauczać ani wynosić się nad męża. Czyli kontekst wyraźnie nam mówi o stosunku do męża, nie? I dalej jest wytłumaczone, dlatego że najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i że kobieta uległa grzechowi, popadła w grzech, została zwiedziona. Okej, no z uwagi na to. I teraz macierzyństwo jako taka jakby metoda, w której kobieta jakby oducza się egoizmu, ponieważ myśli tylko o dziecku i dba o dziecko, zapomina o dbaniu o swoje jakieś tam egoistyczne zachcianki. No to jest jakaś taka metoda, którą Pan Bóg przewidział, żeby kobietom pomóc właśnie wyzwolić się z tego egoizmu, który mamy wszyscy. Mężczyźni najwyraźniej muszą tego egoizmu się wyzbyć właśnie, może między innymi przez to, że posiadają żony. Tak, jest to pewien też
pewna rzecz, która zdecydowanie pomaga, a kobiety właśnie przez macierzyństwo. Okej, okay. Na potwierdzenie moich słów, chciałbym, żebyśmy przebadali jeszcze parę wersetów. To znaczy, patrzcie. Patrzcie, jak Biblia pokazuje to, jakie zachowanie powinno być kobiet. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. No ale jak to uległe? On jest taki, siaki, owaki i w ogóle, jak można? No właśnie o to chodzi. Że musicie zrozumieć, dziewczyny, że to jest najlepsza metoda. To jest to, co działa. Jeżeli jesteś uległa, oczywiście, nie chodzi o to, może inaczej. Po pierwsze, trzeba być uległym Bogu. I jeżeli mąż zmusza cię do czegoś, co jest niezgodne z wolą Bożą, to twoim Panem jest Jezus, nie mąż. Dopiero potem macie być uległe mężowi. Dlaczego? Ponieważ on chce zrobić wszystko jak najlepiej dla ciebie. Tak, jest grzesznikiem, tak, i często popełnia błędy. Tak jest. I jest on grzeszną osobą, ale jest z reguły bardziej stabilną emocjonalnie. Z reguły, nie mówię, to czasem to różnie wygląda, ale z reguły tak jest. Także to ma sens. I teraz Biblia nakazuje kobietom, aby szanowały swoich mężów, a mężczyznom, aby kochali swoje żony. Żona nawet nie musi kochać męża. Żona musi go szanować. I to ma wielki sens. Wy, faceci, powiedzcie mi, czy wolelibyście, żeby kobieta cię szanowała, czy żeby kochała? Albo inaczej. Czy wolisz, aby kobieta cię nie szanowała, czy wolisz, aby kobieta cię nie kochała? Odpowiedz sobie na to pytanie. A kobiety, czy wolisz, żeby cię kochał, czy żeby cię szanował? Widzisz? Tak to działa. I ta miłość, którą mężczyźni muszą okazywać kobietom, musi być tak dalece posunięta, że mężczyzna musi być gotowy oddać życie za kobietę. Kobieta nie, od kobiety się tego nie wymaga. Absolutnie nie. Ale za to musi w ten sposób w relacjach mężczyzna-kobieta się zachowywać. I to absolutnie nie chodzi o to, żeby jeden był większy od drugiego. Nie. To są różne role w społeczeństwie. Kobieta oczekuje od mężczyzny pewnej stabilności, bezpieczeństwa, opieki, ale mężczyzna nie jest w stanie zapewnić kobiecie stabilności i opieki w momencie, kiedy ona nie jest mu uległa. Nie jest w stanie tego dać, ponieważ jakkolwiek będzie chciał dla niej dobrze, ona zrobi po swojemu. To w takim wypadku naprawdę ciężko, po prostu ciągle będą zgrzyty w takim małżeństwie i jego wpływ będzie znikomy. Okej, okay, myślę, że ten temat zostawiamy. Idziemy dalej. Znowu odnośnie, na dowód tego, że wcale nie jest mowa tam ogólnie o kobietach, że ogólnie nie mogą nauczać. Przejrzymy parę innych wersetów. Tak. Tytusa 2 od 3 do 5. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy. Nie nadużywać wina. Dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe. Czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Także tutaj mamy wyraźnie napisane, że te starsze kobiety mają pouczać młodsze kobiety. Czyli znowu nie ma problemu. Biblia co, przeczy sobie? Nie. Nie ma problemu, żeby kobieta nauczała przykładowo młodsze kobiety. Tak jak mówiłem, tamten werset odnosił się wyłącznie do stosunków damsko-męskich. Do tego, jak kobieta powinna żyć z mężczyzną. I tyle. I tutaj mamy dalej znowu parę wskazówek na ten temat, znowu uległe takie rzeczy. Dziewczyny, naprawdę tak więcej załatwicie. Bo facet zrobi wszystko, o co go poprosicie, jeśli poprosicie z głową. I właśnie w takim duchu i jeszcze zrobi nadto. Gwarantuję wam to. No chyba, że naprawdę jest totalnym chamem i prostakiem, no ale to już jest inna sprawa. W takim wypadku i tak lepiej jest zachowywać się tak, jak Jezus by się zachowywał, będąc kobietą na waszym miejscu, nie? Czyli tak czy siak lepiej, chociaż będzie trudniej.
ale nawet samego wyrachowania dobrze jest przyjąć taką postawę, bo to działa na facetów. Autentycznie to działa. Okej. Okay. 1 Koryntian 14, rozdział 34 do 35. I tu jest ciekawy werset, który w tym momencie przeciwnicy by powiedzieli: a co z tym wersetem? Czytam. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi jej kobiecie w zborze mówić. Tak. I tutaj myślę, że trzeba trochę do zdrowego rozsądku się udać. To znaczy tak. Czy nie przystoi kobiecie przeczytać psalmu na przykład? Ale zastanówcie się. Czy kobieta na przykładowo nie może wstać i odczytać psalmu? Czy to jest nieprzystoi? Czy to jest coś, co uwłacza jej godności albo godności Bożej? Przykładowo? Czy może chodzi o paplanie w kościele, co kobiety uwielbiają robić? Przychodzą dwie i siadają i zamiast uczcić miejsce, gdzie znajduje się Bóg, siedzą i po prostu gadają ze sobą, szeptem, o cicho, cicho. Jest jeden wielki skwar w kościele i inni, którzy przychodzą naprawdę, żeby się z Bogiem spotkać, nie mogą się skupić i widzą, że Boguś nie jest oddawana cześć w takim miejscu. I to nie mówię, faceci też niekiedy tacy są, ale głównie to się tyczy kobiet. Kobiety po prostu uwielbiają to robić i im się wydaje, że to jest w porządku, że nie ma problemu. Nie, nie przystoi kobiecie w zborze mówić, rozmawiać, gadać ze sobą. Absolutnie nie. Nawet do męża, jeśli czegoś nie rozumieją, niech nie gadają, niech się powstrzymają. Otóż tak jest. Kobiety mają dużo lepiej rozwinięty narząd mowy. Zdecydowanie lepiej od mężczyzn. I dodatkowo konstrukcja ich umysłu jest też dużo inna. To znaczy potrafią myśleć na wiele tematów w jednym momencie. Mózg kobiety działa zupełnie inaczej niż mózg faceta. Mózg faceta jest taki, że jak myśli nad jedną rzeczą, to myśli nad tą jedną rzeczą. I nie ma nic obok, nie ma. On, ta jedna rzecz nie ma związku z innymi. Zero. Kobiety z kolei, jak myślą o jednej rzeczy, to wszystko ma z nią związek. Wszystko, autentycznie. Dlatego też w momencie, kiedy są pewne rzeczy, które może nie rozumie w kościele, czy właśnie nie zrozumiała do końca, to się łączy z tak wieloma rzeczami, że w jej głowie może się pojawić, ja tak sobie to rozumiem, milion pytań i chciałaby mieć odpowiedzi. I teraz może pojawić się pokusa, to ja po prostu szeptem powiem coś mojemu mężowi, on na pewno wie mi, pomoże, albo może wie, pomoże mi, wyjaśni mi. I przez to, co się dzieje, to znowu jest okazywany brak szacunku miejscu, w którym się ludzie przychodzą spotkać z Panem Bogiem. I Biblia mówi, żeby tego nie robiły te kobiety. Także sami się zastanówcie, czy jest coś złego w tym, aby kobieta przykładowo odczytała psalm, przykładowo, czy żeby opowiedziała doświadczenie, krótko, zwięźle, w którym Pan Bóg w jakiś sposób działał i niesamowite cuda czynił? Czy jest coś w tym niestosownego i złego? Sami sobie na to odpowiedzcie. Czy jest coś takiego, co nie przystoi, że to nie przystoi kobiecie? Czy może raczej gadanie, szemranie? Dobra, ale spójrzmy na kolejne wersety, które może poprą albo zaprzeczą temu, co mam do powiedzenia. W Dziejach Apostolskich 21:9 jest tak napisane. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. A więc, żeby to było jasne, Duch Boży nie jest tylko dla mężczyzn. Wygłaszanie proroctw, wygłaszanie słów w Duchu Chrystusa nie jest domeną tylko mężczyzn w Biblii. Niektórzy by chyba chcieli, żeby to tak wyglądało, ale tak nie jest. Biblia naucza zupełnie czegoś innego. Przykładowo w tym wersecie czytamy o czterech kobietach, córkach, które prorokowały. Wiecie, ciężko jest być prorokiem, a nie móc nauczać. Ciężko jest być prorokiem, a nie móc przemawiać w kościele. Jak to? Jak to w ogóle możliwe? Zastanówcie się, po co Pan Bóg miałby takiego proroka powoływać? W jakim celu? Kolejna sprawa. Debora.
Księga Sędziów, 4 rozdział od 4 do 5. I dalej też warto zerknąć, ale ja tylko przytoczę te dwa wersety. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lappidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórzu Efraimskim. I synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Widzicie, co się dzieje? Przychodzili do niej ludzie, którzy się spierali, opowiadali jej swój spór. Ona siedziała tam w bramie i ona mówiła, i ona w tym momencie zaczynała przemawiać i mówić: dobra, ty zrobiłeś tak, ty zrobiłeś tak. A z kolei prawo mojżeszowe mówi w ten sposób i w ten sposób. Czyli co ona robi? Będąc sędzią, sędzia naucza swój lud. To był jeden z obowiązków sędziego, aby nauczać ludzi, którzy do niego przychodzili, poprzez między innymi sprawiedliwe sądy. Ludzie przychodzili do niej po sąd, ponieważ sami nie mogli się dogadać, więc przychodzili po poradę, tak jakby. Po poradę. Jaka jest decyzja? I ona, jak Bóg by postąpił? Więc przychodzili do niej po naukę odnośnie tego, jak Bóg by postąpił, i było to traktowane tak, jak Bóg by postąpił. Ona wykonywała dzieło Boże. Więc jak można mówić, że kobiecie nie wolno nauczać? W takim razie Debora byłaby po prostu zwykłą odstępczynią, a jednak Pan Bóg działał przez nią i robił wielkie rzeczy. Również później ona instruowała, w jaki sposób należy przeprowadzić bitwy i tak dalej, i tak dalej. Warto przeczytać dalszy kontekst, gdzie Debora wyraźnie poucza, naucza, mówi, jak ma być, jak należy zrobić, jakie jest Słowo Boże. Warto przeczytać. Przypowieści Salomona 31:26. Mowa o kobiecie. I słuchajcie, co tu jest napisane. Kontekst jest o kobiecie. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czy dobre rady nie są nauczaniem? Czy to na tym nie polega? Kiedy kobieta, tutaj jest ta bogobojna kobieta, z kontekstu wiadomo, wypowiada dobre rady, mówi mądrze, ta kobieta naucza. Nie ma nic złego, kobiety, słuchaczki, żebyście nauczały. Mówcie mądrze, nie wynoście się nad mężów swoich, absolutnie, ale mówcie mądrze, wypowiadajcie dobre rady, nie ma w tym nic złego, nic, co by się Bogu miało nie podobać. Róbcie to, jeżeli macie taki dar, Pan Bóg wam go dał i macie go korzystać z niego, a nie zakopywać swój talent. Nie ma w tym nic złego. Psalm 68, 11 mówi z kolei w ten sposób. Nie znalazłem fajnego polskiego tłumaczenia, ale przeczytam. Taki najbliższy temu angielskiemu, ale okej, które znalazłem. Pan daje hasło. Zastęp zwiastunek dobrej wieści jest wielki. Także w wersji chyba King James Version tutaj jest wyraźnie woman, czyli zastęp kobiet. Kobiet dobrej wieści jest wielki. Czyli wy, kobiety, jesteście również zwiastunkami dobrej wieści. Pan wam również daje hasło. Idźcie i nauczajcie, czyniąc uczniami wszystkie narody. To jest również posłane do was. Tak, myślę, że to tyle. Myślę, że udało mi się mniej więcej pokazać, jak należy rozumieć te wersety, bo mam wrażenie, że wiele ludzi przekręca tę sprawę. Tak jak mówiłem, nie mówię dzisiaj absolutnie o ordynacji, o kobietach pastorach i tak dalej, i tak dalej. Nic z tych rzeczy. O tym może kiedyś, nie dzisiaj. Dzisiaj mówię tylko i wyłącznie o nauczaniu, bo uważam, że niektóre kobiety są bardzo mocno skrzywdzone przez rzekomo bogobojnych mężczyzn, którzy po prostu nie umieją czytać Biblii z kontekstem. Tyle. Jeśli ty tak właśnie patrzyłeś na te wersety i teraz widzisz, że może jest to nie do końca w ten sposób, może się ze mną nie zgadzasz, zachęcam do dyskusji na stronie cienieprzyszłości.pl i chętnie odpowiem na twoje pytania. Chętnie sam zgłębię dalej może temat, ale wydaje mi się, że w tej kwestii mówię zgodnie z Duchem Bożym. Ale owszem, jestem otwarty do dalszej dyskusji. To były Nowe Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Cześć!